czasie I wojny światowej mnożyły się projekty dotyczące tego, jak ma wyglądać odrodzona Rzeczpospolita. Jeden z nich szczególnie się wyróżniał – pomysł utworzenia Stanów Zjednoczonych Polski. Nawiązywał on do tradycji przedrozbiorowych, a jednocześnie mógł przypodobać się wschodzącemu mocarstwu globalnemu, jakim były Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Autorem tej oryginalnej koncepcji był jeden z ojców założycieli II Rzeczpospolitej, Ignacy Jan Paderewski. Postać Paderewskiego kojarzona jest obecnie głównie z polityką, ale na początku XX stulecia był on przede wszystkim gwiazdą muzyki światowego formatu. W Stanach Zjednoczonych, w miejscach, przez które przejeżdżał polski pianista, odgradzano przed tłumem całe ulice. Jego bujna czupryna, połączona z wirtuozerią muzyczną, zniewalała płeć piękną. Młode dziewczęta przed wejściem do sal koncertowych na widok swojego idola krzyczały: Nazwisko Paderewski, ewentualnie w popularnej skróconej wersji Paddy, pojawiało się na opakowaniach mydeł, kremów, szamponów, a nawet kobiecej bielizny. Tu z obowiązkowym I love. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także zabawki, na których nakręcany kompozytor rzucał głową i grał na fortepianie. Po Stanach polski pianista podróżował w prywatnym wagonie pomalowanym w biało-czerwone barwy i ozdobionym orłem Jagiellonów oraz litewską pogonią. W środku znajdowały się trzy pokoje, łazienka, sypialnia, salon, salon muzyczny oraz kuchnia. Wyposażenie stanowiły meble z drzewa cedrowego, perskie dywany i marmury. W kuchni przygotowano dwa oddzielne pomieszczenia dla win białych i czerwonych, w których utrzymywano odpowiednią dla nich temperaturę. A kiedy rozmrażał się szampan, specjalny alarm informował o tym kamerdynera Paderewskiego. Pozycję supergwiazdy pianista postanowił w czasie Wielkiej Wojny wykorzystać na rzecz sprawy polskiej. Paderewski przemawiał niemal wszędzie, gdzie miał ku temu okazję – na uniwersytetach, w klubach, izbach handlowych, przed żołnierzami. Jak szacują jego biografowie, od 30 maja 1915 do 10 listopada 1918 roku wygłosił aż 340 przemówień. Do tego organizował zbiórki na rzecz polskich ofiar wojennych i zwracał się z apelami do władz. Spotkał się nawet z prezydentem USA Woodrowem Wilsonem. Dzięki tym wysiłkom, m.in. Dzień Nowego Roku 1916, amerykańska głowa państwa proklamowała jako Dzień Zbiórki Funduszy na pomoc dla ofiar wojny w Polsce. Tymi działaniami Paderewski próbował zjednać Amerykanów do sprawy polskiej. Doskonale wiedział, że w Paryżu czy Londynie niewiele może wskórać ze względu na zobowiązania sojusznicze Francji i Wielkiej Brytanii wobec Rosji. USA nie brały jeszcze udziału w Wielkiej Wojnie, ale narastające napięcie na linii Waszyngton-Berlin zwiastowały, że prędzej czy później to się zmieni. Pianista chciał zatem wprowadzić odzyskanie przez Polskę niepodległości do amerykańskich celów w tym konflikcie zbrojnym. By skłonić do tego Amerykanów, polski kompozytor próbował stworzyć wrażenie, że Rzeczpospolita to europejski odpowiednik Stanów Zjednoczonych. Kiedy na początku 1917 roku stawało się pewnym, że USA niedługo wejdą do wojny, osobisty doradca prezydenta Wilsona, pułkownik Edward House, zwrócił się do polskiej gwiazdy z prośbą, by przygotowała memoriał dotyczący sprawy polskiej dla amerykańskiej głowy państwa. Pianista dostał na to zaledwie 3 dni, a w dodatku w tym czasie jeszcze koncertował. Pomimo tego wywiązał się z zadania. W przekazanym 11 stycznia 1917 roku do Białego Domu dokumencie znalazł się na początku krótki zarys historii Polski. W dalszej części Paderewski postulował odrodzenie państwa polskiego jednolitego jak Francja, ale złożonego z Królestwa Polski, Królestwa Litwy, Królestwa Polesia, Królestwa Galicji i Podola oraz Królestwa Wołynia. Państwo to obejmowałoby większość ziem przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, z wyłączeniem obszarów za linią rzeki Zbrucz na dzisiejszej Ukrainie i zagarniętych przez Rosję w trzecim rozbiorze. W zamian Stany Zjednoczone Polski miały obejmować nienależące przed rozbiorami do Rzeczpospolitej Księstwo Cieszyńskie, Górny Śląsk, a także powiaty sycowski i namysłowski na Dolnym Śląsku. Jednak jeszcze tego samego dnia Paderewski przedstawił drugi memoriał, w którym dokonał kilku zmian. Królestwo Galicji i Podola zostało zamienione na Królestwo Halicji. Usunięto z projektu Królestwo Wołynia, dzieląc jego obszar między sąsiednie królestwa, a do Królestwa Polski włączono Prusy Wschodnie. Stany Zjednoczone Polski w takich granicach miały liczyć 54 miliony obywateli.
W państwie tym obowiązywałby system praw i wolności wzorowany na amerykańskim z równością wobec prawa oraz wolnością sumienia i wyznania. Głową państwa miał być wybieralny prezydent, który byłby jednocześnie królem Polski, Litwy, Polesia i Halicji. Taki mieszany system monarchiczno-republikański był naturalnym ukłonem w stronę tradycji prawnych I Rzeczpospolitej, w której panował elekcyjny monarcha. Znamienne było, że Paderewski nie uwzględnił w swoim projekcie obszaru dawnych województw ukraińskich, czyli kijowskiego i bratsławskiego, a także pomijał niemal całe swoje rodzinne Podole. Według niektórych miało to być docenienie aspiracji Ukraińców i przewidywanie dla nich państwa samodzielnego, które w przyszłości mogłoby być złączone sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi Polski. Według innych był to wyraz realizmu, bowiem w tamtym czasie Rosja ciągle była członkiem Antanty, zatem przejęcie przez Polskę Ukrainy mogło okazać się niemożliwe. W każdym razie prezydent Wilson nie stał się entuzjastą tego pomysłu. W jego dwóch orędziach noworocznych z 1917 i 1918 roku znalazł się wprawdzie postulat o powstaniu niepodległej Polski, ale nigdy amerykańska głowa państwa nie poparła projektu wielkiego pianisty. Wilson był zwolennikiem doktryny samostanowienia narodów i wyznaczania granic wedle kryteriów etnicznych. Projekt Paderewskiego poniekąd odpowiadał na ten postulat, bowiem granice Królestwa Polski pokrywały się w znacznej mierze z tymi z przewagą ludności polskiej. Niezrozumiała mogła być natomiast wspólnota państwowa Polski z Litwą, Polesiem i Halicją, ale to wymagałoby znajomości dziejów przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, a z tym w społeczeństwie amerykańskim, jak i u samego Wilsona, było nie najlepiej. Do tego dochodziły również realia polityczne. Waszyngton nie miał w tamtym czasie żadnych interesów w Europie Wschodniej, a na starym kontynencie dopiero stawiał pierwsze kroki jako ważny gracz. W rezultacie projekt Stanów Zjednoczonych Polski nie był już więcej podnoszony na arenie międzynarodowej, podobnie zresztą jak i na krajowej, choć tutaj mógł on paradoksalnie znaleźć szersze poparcie. Była to bowiem idea ponadpartyjna. Z jednej strony Stany Zjednoczone Polski miały być republiką, co było zgodne z postulatami lewicy i endecji. Z drugiej jednocześnie byłaby to monarchia, co było zbieżne z programem konserwatystów. Podkreślenie jednolitości takiego państwa z granicami etnicznymi w obrębie Królestwa Polski było bliskie programowi narodowej demokracji. Z kolei przyznanie odrębności ziemiom dawnej Rzeczpospolitej stanowiło punkt wspólny z programem federacyjnym Piłsudczyków. Między innymi to ostatnie miało zaważyć na nominacji wielkiego pianisty na premiera i ministra spraw zagranicznych i wysłaniu go na konferencję pokojową do Paryża w 1919 roku. Naczelnik Józef Piłsudski tak tłumaczył wówczas swoją decyzję. Liczę serio na Paderewskiego. Jest zgodny ze mną prawie we wszystkich punktach. Jest nawet bardziej zaciekłym ode mnie federalistą i on będzie Dmowskiego moderował. Paderewski kłania się na wszystkie strony. A niech się kłania, byle mnie przyniósł co potrzeba. Negocjacje w Paryżu Traktatu Wersalskiego skupiły się jednak na granicy Polski z Niemcami. Granica wschodnia pozostała sprawą otwartą. I tu Paderewski jako premier wspierał politykę naczelnika państwa. Lecz koncepcje obydwu panów dotyczące kształtu ustrojowego odrodzonej Rzeczpospolitej ostatecznie się nie ziściły. Przypominamy, że niezależnie od tego, czy jesteście zwolennikami koncepcji federacyjnej, inkorporacyjnej czy Stanów Zjednoczonych Polski, to w sklepie Wokulskiego każdy z was znajdzie coś dla siebie. Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przekazujemy Wam kod POLSKA, dzięki któremu otrzymacie 15% zniżki na wszystkie produkty. Promocja obowiązuje do 14 listopada. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.